Cześć, dzień dobry, wracamy teraz z Q&A. Jeżeli nie widzieliście wywiadu, to jeszcze zapraszam was do oglądania. Tutaj macie link gdzieś mniej więcej. Arek Tańcula jeszcze raz, dzień dobry. Dzień dobry jeszcze raz, siemanko. No i słuchajcie, mamy Q&A z pytaniami od widzów dla ciebie, kilka pytanek, więc... Co dawaj. Podglądasz? Co podglądasz? Patrzę, bo widzowie niektórzy są straszni. A nie, mamy tylko jedno takie, ale to może się tak. Ładnie wytłumaczyć, dasz radę. No, całe życie się tłumaczę z czegoś, więc mam to we krwi. Tak, ale na początku łagodnie. Jakie masz plany na następne walki po ewentualnym zdobyciu pasa z wiewiórem? I możesz powiedzieć o tym, co gadaliśmy przed chwilą. No właśnie, to jest w sumie fajny plan teraz się. Gdyby na przykład wydarzyło się, że Ferrari nie może wyjść do walki z Dubielem, bo w pierwszej mu się coś stanie, będzie miał kontuzję, no albo przegra i... No przecież jak przegra, to nie wiem, czy będzie mógł wejść. Może zależy to, czy będzie kontuzję miał, nie? Bo jak przegra na punkty... To jest tak, że nawet jak przegra, to on może wyjść do walki z Dubielem. No, aha, no ale gdyby na przykład nie wyszedł, to jeżeli ja bym wygrał swoją walkę z wiewiórem i będę mieć ten pas, to ja mogę z Dubielem się bić o ten pas. Już od razu pierwszą obronę na tej samej gali zrobić. I od razu jakaś kolejeczka się skraca i potem tak, znowu i kolej. Miałbym z głowy w sumie. Także jak coś, to może być kolejna walka. Także Marcin, jak coś, to szykuj się na walkę o pas. Ale by się w ogóle zdziwił. Nie, dobra, masz, no to chyba bijemy się o pas teraz. Wiesz, krzyk rozpala, bo tam nie wiem kto od was. No słuchaj, Marcin, jest taka sprawa, miałeś się bić z Ferrari, ale wiesz co, walka o pas ci wskoczyła, jakbyś chciał. A ja tak byłem raz na Prime i była taka sytuacja, że... Soroko wyleciał, nie? I też, i tam dogadywaliśmy, ja dzwoniłem do Fame, już było dogadane, kwota, wszystko, ale stwierdzili, że to bez sensu, bo to i tak już marketingowo nic nie zmieni, mi będą musieli wyłożyć pieniądze, a to już nie przyniesie większej oglądalności, bo to już teraz się stało, nie? A to ale Prime nie chciał, czy Fame w końcu nie chciał tej walki? Prime w końcu nie chciał, no ale z Fame dogadałem, Fame nie puścił w ogóle tam, mówię, dobra, to wyjątkowo to idź, wiesz, a ja drinka piłem w ogóle, bo ja wtedy byłem w roztrenowaniu, drinka piłem, mówię, kurde, to mogę wyjść do Stiflera, nie? Więc spoko. Spokonałeś go od razu? Nie wiem, no nie mówię, że wiesz, nie chcę mu ujmować, ale myślę, że raczej bez problemu. Nie, ale zobacz, co nie było, Stifler, no brał takie te walki śmieszne, bo teraz już pewnie... On brał właśnie takie walki ciężkie, że wiesz, no ciężko to było określić. To byli tacy ludzie, że prawie każdy by mu wpieprzył, nie? No. Nie miał rekord, jaki ma, no ale spoko, no to była jego przygoda. Więc, wiesz, nikt nawet nie miał od niego zły, no co, no przegrał spokojnie, no przegrał z barierem, no kurwa, no jakie chłopy wielkie, nie? Więc w sumie tak naprawdę ta przegrana nic nie dawała, bo i tak nie ujmowała mu w ogóle, nie? No tak. Dobra, kolejne pytanie. Czy ty serio myślisz, że mógłbyś zawalczyć w tym KSW? Jeżeli tak, to jakieś potencjalne nazwisko, kogo ty byś tam widział dla siebie? Kurde, ja cały czas powtarzam te same nazwiska, bo to są jedyni osoby, które tam gdzieś wywodzą się z tego samego środowiska. Akob Szostak, ale Akob, nie myślę, że ja cię ciągle zaczepiam czy coś, naprawdę, po prostu szukam realnie jakiegoś przeciwnika dla siebie. Obydwoje byliśmy trenerami personalnymi, obydwoje gdzieś tam się mijaliśmy na targach fitness, teraz byśmy się mogli spotkać w oktagonie, to by było spoko. Drugi to też mój kolega Erko, i on znam się z nim też osobiście, nawet byliśmy razem na jednym weselu i tam w ogóle mega w porządku gość, ale no też wydaje mi się, że on jest, był w KSW, jest raczej freakowy, myślę, że mógłbym się z nim zmierzyć, tylko że on jest ciężki, no z nim bym się musiał w 9-3, ale to ja bym też to zrobił już, kurde, w każdej walce, w każdej wadze, żebym tylko miał. To jest dwóch takich moich, z którymi mógłbym się już iść bić od razu, nie? Z KSW. Którzy mają kontrakt z KSW, czy mieli kontrakt z KSW. No tak, ale właśnie to nie są te zawodnicy teraz aktywnie walczący i ludzie mówią, no przeżarkują to, co to za zawodowiec, albo jako przestał. W sensie, no, ale bardziej są... chodzi mi o to, żeby mieć zaczepkę do KSW, że wiesz, że oni mieli kontrakt z KSW, no właśnie, więc można by mi kogoś dać, a tak to ja mogę wziąć jakiegoś zawodnika, nie wiem, który jest na podobnym poziomie zaawansowania, czyli jakiegoś kogoś, kto zaczął swoją przygodę. Są na pewno jacyś chłopacy, którzy mają pierwszą walkę albo już mają jedną za sobą, mógłbym też z kimś takim się zmierzyć. Nie ma problemu. W 7-7. Tylko w KSW to by musiało być w 7-7. No ale ty w KSW też nie szukasz po prostu sportowych walki, żebyś dalej w MMA, w zawodowstwo i tak dalej, tylko po prostu chciałbyś odhaczyć to, żeby być KSW, Arek Tańcula i sponsorzy. Koszuleczkę, no. No to chyba bardziej chodzi o to, żeby odhaczyć, tak? Ale kurde, no jakby to było sportowe wyzwanie, ale no też nie takie, żeby się nie rzucać z motyką na słońce, wiesz, to nie może być... No taki tam Mariusz Ziółkowski, co to dla no na przykład właśnie, no nie, właśnie nie aż tak. Mógłby to być ktoś początkujący, albo mógłby to być jakiś właśnie już ktoś, kto schodzi tam z tej drogi już emerytowany, czy tak jak właśnie Marcin Brzosek, co wcześniej w wywiadzie o tym mówiliśmy, on by był też dobrym w KSW. W Fejmie jest za mocy dla mnie, ale w KSW mógłbym spróbować z nim się bić sportowo, wiesz, bo to, kurde, no tak, tak. Jeżeli miałbym się bić z Wrzoskiem w Fejmie, to wolałbym się z nim bić w KSW. Okej. Okay. No bo on mówił, że na przykład na Narodowym Fejmie mógłby się bić z tobą. Tak chyba było, jeżeli dobrze pamiętam, u Huberta mówił. Na Narodowym Fejmie? No. A Fejm szykuje galę na Narodowym? Kurde, ja teraz wybiegłem... Pewnie tak. Wybiegłem z obiegu, bo się nie interesujesz tym, nie prowadzę kanału komentarzy, już się nie interesuję plotkami. I właśnie kolejne pytanie zaraz będzie w tej sprawie. Czy ty trochę nie żałujesz, że się odłączyłeś od Tomka? Już od razu mam odpowiadać? No. Nie, kurde, bo to jednak nie jest fajne robić komentary. Kurde, trzeba mieć do tego
twardą dupę, o, bo to ciągle mnóstwo, ja nigdy w życiu nie miałem tyle hejtu, co przy robieniu komentarzy, bo to jeżeli atakujesz jakiegoś twórcę, czy atakujesz, no ja zawsze starałem się krytykować i to mi zawsze było takie, wiesz, nie, że jest głupi i tyle, tylko starałem się jakoś to rozwinąć, dlaczego tak jest, ale i tak ten ktoś, to, że on cię nie lubi, to jest chuj, ale on ma za sobą grupę fanów, którzy też cię przestają przez to lubić, że ty go zaatakowałeś i miałem, wiesz, mnóstwo było tych takich komentarzy, czy wiadomości prywatnych, zgiń, czy coś tam, dlaczego tak powiedziałeś o kimś tam, bo ci kurde dramat, więc to nie jest dla mnie. Ja lubię być lubianym, nie lubię jakiś tak, że nie lubię czegoś takiego, że ktoś mnie nienawidzi, że ktoś mnie atakuje i na tym robić content, tak jak, nie wiem, Najman, czy Jacek, czy Szalony Reporter na przykład też, on już ma wyjebane, już kurde, on już się nauczył, że to jednak są zasięgi i widzisz, i jakoś idzie dalej w kontrowersje, spoko, to jest jego droga, jego wybór, ja tak nie chcę, ja tak nie umiem, ja tak nie lubię, mnie to męczyło, bardzo mnie to psychicznie męczyło, chociaż kanał był fajny, no nie ukrywam, nieraz dużo jaj było z tego i spoko, no i oglądalność też była, ale to nie dla mnie, nie na moje nerwy. No ale powiedziałeś właśnie o tym Tomku, ale on teraz ma dobry okres, powiedzmy, co by nie było, no bo i po walce go ludzie zaczęli pozytywnie oceniać i w sumie ten cały program też ludzie mówią, że no chyba trochę zyskaliście na tym, że się odłączyliście od siebie i ty od niego i on od ciebie. Jak to uważasz? Nie, no jak najbardziej. Ja śledzę poczynania Tomka, trzymam mocno kciuki i prawie cały czas jest cytowany, wiesz, we wszystkich różnych tam właśnie, nie wiem, Freak Fight Polska czy tak dalej. Ciągle się o tym mówi, ciągle mają jakieś zaczepki i tu teraz z Boxdelem, ciągle go ktoś zaczepia, więc spoko, no on się odnalazł w świecie. Wiesz, jak go poznałem gdzieś tam na imprezie, ja wiedziałem, że on się w tym świecie odnajdzie. Wiedziałem, bez kitu, więc to, że gdzieś się spotkaliśmy, ja od razu chciałem z nim robić ten program, ja to wymyśliłem, bo wiedziałem, że on się odnajdzie. No i jak go przyniosłem do tego fejmu, do tego, wrzuciłem go do tego Freak Fightu, to on się po prostu odnalazł, jak ryba, już mnie nie potrzebuje, odłączył się, już co tam zapierdala, pływa, jeszcze nawet lepiej pływa niż ja teraz. Jesteś jak taka mamusia, ptaszek, który tak te swoje dziecko z gniazdka wypycha, fruć! Nie, to ja bardziej go przyciągnąłem i a on spierdolił, już tak się tam rozgościł, że po prostu uciekł. No ale spoko, nie? Jak najbardziej cieszę się, że mogę się do tego przyczynić i niech mu się wiedzie. Dobra, no to jeszcze jedno pytanie w tej kwestii. Czy ty dostajesz zaproszenie pewnie tak i czy wystąpisz u Tomka w podcaście? Pewnie wystąpię tak za jakiś czas, jak mi przejdzie już ten sentyment i już nie będę po nocach płakać, że nie mamy razu programu, to wystąpię. No, pewnie. Okay. To kolejne pytanie, a czy ty planujesz jakiś swój, bo miałeś robić swój podcast, chciałeś robić, więc na jakim etapie to są? No pewnie teraz są treningi, ale czy na przykład po walce idziesz właśnie, to? Właśnie, wiesz co, zastanawiam się nad tym, tylko ja bym to nie robił jak komentary, tylko w ogóle podcast, tylko że teraz już mnóstwo tego powstało. No. Kurde, już Wilczak zrobił, nie? Jest Szalony Podcast, teraz widzę, że znowu zrobił Gimper, też swój otworzył. My też. Też macie swój podcast? Mamy, zapraszamy. Kurde, no widzisz, wszyscy robią te podcasty. Znaczy nie mówię, bo ja uważam, że mógłbym to też dość fajnie prowadzić, ale chyba już powoli tego jest za dużo. Druga rzecz taka, że zacząłem sobie układać, bo ja robię duże rzeczy i w końcu mi brakowało czasu na wszystko i wszystkiego nie dopilnowywałem i był dramat. I zacząłem sobie wypierdalać rzeczy, które za mało mi dają, za dużo tracę energii, a za mało mi przynoszą korzyści. No i teraz skupiłem się bardziej właśnie na deweloperce, no mała deweloperka, ale na tym się skupiłem, więc cały wolny czas poświęcam na to, na budowie prawie codziennie jestem, czy tam co drugi dzień ogarniamy rzeczy i to poświęcam to dużo czasu i ciężko mi będzie znaleźć jeszcze chwilę, żeby nagrać podcast, bo podcast ja bym chciał robić z gośćmi, a jeszcze tych gości trzeba by zapraszać, jeszcze się, kurde, dramat, to jest dramat, no chyba, że jakiś taki podcast, że solo sobie siedzę i sobie coś gadam, ja teraz zacząłem live'y na TikToku nawet, spoko mi idzie, w zeszłym tygodniu byłem top 3 polskiego TikToka, więc chyba bardziej w taką stronę, że może bym siedział po prostu, no nie wiem, jeszcze na tym pomyślę, siedział i po prostu, żeby to jak najmniej absorbowało mojego czasu i energii, bo dużo innych rzeczy robię poza walkami, nie? No właśnie kiedyś gadaliśmy sobie o tym, tu mówię, że masz jakąś tą książkę, jak to było? To co o czasie, żeby jakoś tak super gospodarować swoim czasem, no bo ty masz naprawdę tego sporo, jak tak mówiłeś o tym wszystkim. Słuchaj, jak ty masz Inhuman, coś takiego? Teraz to Inhuman, już Cartel Panda, zmieniliśmy to wszystko, bo miałem dwie tak jakby marki odzieżowe i suplementy diety, Inhuman i Cartel Panda i to po prostu robiłem dwa razy to samo, dwa razy marketing bez sensu. Więc teraz została już tylko Cartel Panda, tam to wszystko powywalałem. No ciężko, no time management, zarządzanie czasem jest bardzo ważne. Ja teraz, słuchaj, wstaję 5:55 codziennie, wstaję rano, idę pobiegać, potem z psami na spacer, zimny prysznic, wiesz, i tak zaczynam swój dzień. Potem mam trening jeden, teraz miałem już dwa treningi, więc ja już jestem dzisiaj, słuchaj, jest 13:10, ja już jestem po dwóch swoich treningach, rano biegałem, wszystko, wiesz, ogarnięte, nie? Okej, super. Dobra, w temacie jeszcze KSW, co ty sądzisz o tym, bo są plotki, że Gleba ma wejść do KSW? Kurde. Czas na niego, w sensie, że to jest jego miejsce odpowiednie? Nie zastanawiałem się nad tym, nie słyszałem w ogóle o tym. Gleba, on jest z Gromdy, nie? Tak. Tak.
No nie wiem, no chyba on ma poziom sportowy jakiś, tak? Nie wiem, co to zmienia, że, ale dlaczego miałbym negować nie, albo... No właśnie pytanie, co to sądzisz, bo on chyba nie MMA nigdy nie trenował za bardzo, on tylko jest pięściarzem, miał tam jakieś walki z tego, co mi się wydaje, no plus to na Gromdzie, nie? No ale Artek Śmilka też nigdy nie trenował MMA, też był pięściarzem i też się znalazł w KSW, więc jak najbardziej. Ja jestem otwarty za tym, żeby KSW się otwierało na takich ludzi, więc jak najbardziej trzymam kciuki i zobaczymy, co będzie. A to już jest pewne? Dostał już jakiegoś przeciwnika? Czy szukają przeciwnika? Nie, no, wiesz, to są na razie takie plotki, że ma tam się podobno pojawić. Gadałam ostatnio z Mariuszem Grabowskim na, właśnie na tym naszym podcaściku i tak dalej. No to powiedział, że coś tam się szykuje i niedługo może więcej osób się dowie. On jest typowo Stójkowiczem i w ogóle nie bardzo robi? Tak, nie. On miał się bić kiedyś, pamiętasz, ani może nie pamiętasz, na High League'u była taka sytuacja, że on chciał walki z Kubiszynem właśnie na High League. No ale tam były jakieś problemy i z Gromdom, i z tym, i z tym. Więc ludzie go tak też może trochę się dziwią, dlatego że wiesz, myślą, że on jest takim bardziej freakiem, w sensie, że no, bił się na tej Gromdzie, ale chciał wiesz, we firefightach i tak dalej. No ale to, tak. To wiesz, to właśnie to jest to samo pytanie, jakbyś mi zadała, czy Kubiszyn się nadaje do KSW. Też bym powiedział, że tak. No przecież to według mnie, a no, bo oni co, że partery po prostu za słabe. Kurde, no nie wiem. Jak dla mnie to są sportowcy i Kubiszyn, i Gleba, to są prawdziwi sportowcy z krwi i kości. Może nie z krwi i kości zawodnicy MMA, no bo tam im brakuje pewnie tych zapasów i parterów, ale przecież tak samo, przecież Pudzian też nie umiał, przecież jak wchodził, tak samo Artek Szpilka, przecież też zapasy, partery słabsze, był bokserem, więc myślę, czemu nie, jak najbardziej. Okay. Kolejne pytanie. W jakiej twadze chciałbyś się bić z Marcinem Wrzoskiem? No nie w normalnej, tak jak bije się 8-4, 7-7, któryś z tych dwóch wag. To są moje dwie kategorie wagowe, które chcę zdominować Fame MMA. Ale czemu ty ciągle tego Marcina Wrzoska, jak Marcin Wrzosek... To ludzie pytają. Aha, okej. Okay, to nie ja, to są Q&A od ludzi. Ludzie pytają Marcin Wrzoska. Marcin Wrzosek w przyszłym roku, jak coś to dopiero przyszły rok, koniec przyszłego roku. Myślę, że wtedy będę na niego gotowy. Temat zamknięty, widzę, już nie ma pytania o Marcina Wrzoska, ale pytanie kolejne, czy ty masz jakieś plany... Z Marcinem Wrzoskiem? Z Marcinem Wrzoskiem. Nie, daj... Ty, mam jeszcze pytanie jakieś o Wrzoskiem. No tak, Marcin Wrzosek. Mówisz, nie, proszę, odpuść. Nie, jaki koszmar Wrzosek mi się śnił. Słuchaj, w takim wypadku kolejne pytanie. Ty masz jakieś nowe marzenia na swojej tablicy i to sportowe, czy to może nie sportowe? Mówiłeś o tym Hollywood, tak, mówiłeś o tych płycie, najnowsze, więc... Najnowsze, największe marzenie, zresztą no kiedyś było już, ale potem wiesz, stwierdziłem, że to jest nierealne, więc je wyjebałem, ale teraz... Hollywood? Tak, bo to kiedyś było takie, ja kiedy byłem gówniarzem, je miałem, i potem, ale teraz po latach wróciłem, że czemu nie? To, gdzie jestem teraz, to wiesz, 4 lata temu bym w życiu nie powiedział, że mogę być tu, gdzie jestem. Tak samo jak teraz nie powiem, że wiesz, że teraz to samo myślę, że kurwa Hollywood, jak to pojebało cię, ale za 4 lata może być tak, że ja tam będę i będzie kurde, a śmiałem się z tego, nie? Więc to jest moje teraz największe. Nic nowego na razie do tego nie dochodzi, bo to już za dużo jest na ten moment. Okay. Więc po kolei mamy pas, Fejmu, jeden, drugi, walka w KSW i spierdalam do Hollywood. To są moje marzenia na najbliższe lata. W sumie fajnie, no masz to wszystko ułożone. No ale tą muzykę będziesz robił tak to jeszcze, czy nie? Tak, muzykę też, ale muzyka to jest moje hobby. To nie jest... Właśnie ludzie, nie rób muzyki. Kurwa, to jest moje hobby. I bardzo mi to, wiesz, ja to porównuję zawsze do wędkarstwa. Kurde, idzie sobie wędkarz na ryby. Złowi sobie jakieś tam, kurwa, takiego małego karpia. I już od razu hejter. Ale chujowy karp, nie nadaje się do wędkarstwa. Popierdol to wędkarstwo, nie nadaje się do tego. Ha, 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 ale kurwa ryba, to żadna ryba. To i to mnie rozwala. Jak ja robię muzykę, jestem na początku tej drogi, piszę, że to jest beznadziejne, że to jest chujowe, żebym tego nie robił. Kurde, no to jak ja mam się tego nauczyć? Wiesz, ja mam taki problem, że ja już mam zasięgi i od razu do większości ludzi docieram. No chyba, żebym pod jakąś ksywką to robił i nikt by nie wiedział. I bym od zera zaczął i bym się maskę jakąś założyć, albo żeby maskę, ale ja mam głos charakterystyczny i to każdy rozpoznaje, wiesz. Ja w telewizji idę gdzieś tam na pulsie, czy tam Lombardzie, czy coś leci ze mną i wiesz. I moja mama już, kurwa, gdzie jest Arek? Gdzie jest, bo już słyszy, nie? Bo to mam taki charakterystyczny głos, że szkoda. Więc ja tą drogę muszę przejść, po prostu od początku się tego wszystkiego nauczyć, rozwinąć. Z tym, że jestem cały czas po prostu na świeczniku. Jestem narażony na to, że się to może większej ilości ludzi nie podobać, bo większa ilość od razu tego to dostaje. Wiesz, tak naprawdę jak my poznajemy jakiegoś twórcę, to już jest znany, to już coś osiągnął, że jest dobry, nie? Rzadko kiedy słuchasz kogoś z undergroundu, który dopiero, to on się powoli buduje fanbase. Ja jak usłyszałem, no akurat dobra, Kizo to zły przykład, bo go znam jeszcze z ciemnej sfery, ale no nie wiem, jakiś Skolim na przykład, no usłyszałem dopiero jego pierwszy kawałek, taki hit, co się tam stał, nie? Nie słyszałem jego pierwszych numerów sprzed 5-6 lat. Pewnie były jakieś chujowe tak samo. Jakbym słyszał, pewnie bym też powiedział, że o, słabe, no ale bym nie skomentował, bo ja nie leżę do takich ludzi. No ale wiesz, o co chodzi. Rozumiesz, że ja jestem od razu wrzucony na te zasięgi i od razu ludzie mogą, to jest beznadziejne, nie nadaje się mi, nie hejtują. Kurwa, ludzie, nie hejtujcie. Każdy ma jakieś, każdy musi zacząć, musi się nauczyć. To jest, trzeba ileś tych setek godzin w tym studio być, żeby to wszystko zaczęło wyglądać. To jest moje hobby, to nie mam z tym żadnych tam marzeń jakichś większych. Miałem takie marzenie. Ja miałem, wiesz, jakie miałem marzenie, żeby dostać złotą płytę. Dostałem, za cokolwiek się wydarzy. Mam już na ścianie wisi, więc to było jedyne moje marzenie muzyczne.
muzyczne, które się spełniło, więc jestem spełniony w muzyce. Robiłem tylko hobbystycznie, moi drodzy. I teraz wszystkie osoby, które tworzą muzykę od dzieciaka, no i fajnie, youtuberek jakiś przyszedł, pośpiewał sobie i ma złotą płytę, a my siedzimy godziny w studiu. To są twoi hejterzy. Nie, ja właśnie poznałem mnóstwo tych ludzi i mega ich szanuję. Kurde, chłopaki po 10-12 lat robią muzykę i nie mogą wyjść do mainstreamu, wiesz. I to nie wiem, to jest fajne, ja nie wiem, dlaczego to nie może. Ja nie rozumiem właśnie czasami, jak ten rynek działa, ale jakiś, kurde, ktoś puści jakiś babola i kurwa ma miliony no wiesz, wyświetleń. No bo marketing, krosy, to jest wszystko potrzebne. Jak puścisz babola, to albo jest tak gówniany, że się właśnie na tym głównie wybija, tak, albo, no. No ale tak jest, no tak to działa chyba. Albo jest tak dobre, że właśnie ludzie chcą tego słuchać. Też TikTok zobacz, jakie robi zasięgi, nie? Jak jesteś viralem na TikToku, no to potem jest super. Dużo ludzi teraz pod TikToka w ogóle robi, nie? Robią kawałki pod TikToka, żeby dało się coś zatańczyć, żeby zrobił się z tego jakiś viral. Nie wiem, może w tą stronę trzeba iść. Tak czy jak muzyka to moje hobby, to nie ma znaczenia. To jest tylko dodatek hobby do tego wszystkiego. Dobra, kolejna, ostatnia, ostatnio już dwa pytanka. Pierwsze pytanie. Ostatnio właśnie Mariusz Grabowski, czyli szef Gromdy, powiedział, że Szyliga bez problemu pokonałby Denisa Załęckiego. Czy ty też to uważasz, że Denis nie byłby problemem do Szyligi? Myślę, że nie. Myślę, że jakby go Piotruś trafił, to by było, to by bolało. Ja uważam, że ta walka nie trwałaby dłużej niż 1,5 minuty. Bo to by była tam od razu. Jeden by trafił, albo drugi by trafił. Wiesz, zależy na jakich warunkach, jakby się bili na gromdziarskich warunkach, to tutaj nie mówię, że bez problemu. To byłoby albo jeden, albo drugi. To byłoby bardziej jak rzucenie po prostu, wiesz, rzucenie monetą. Bo to ta walka by była taka, że na początku to by było po prostu pół, pełno ciosów mocnych i kto pierwszy trafi, ten by wygrał. Więc to bardziej by była pewnie jak rzucenie monetą niż jakieś umiejętności. Dobra, jaką ty masz opinię ogólnie o Denisie? Bo właśnie tak mówiliśmy o tej kontuzji i wiele osób przez to, że przez jego walkę z Arturem Szpilką i zaraz przez tą walkę z Pawłem mocno go już skreśliło. I pytanie, czy rzeczywiście według ciebie on nie ma tych umiejętności? No bo jednak pamiętamy ten jego knockout na IFM, jak czaszkę rozwalił. Jak może nie mieć umiejętności, jak on widziałem, przecież tam oglądałem akurat dzień z nim, mnóstwo pucharów, mnóstwo tego, co ty, to on ma umiejętności, to jest prawdziwy sportowiec, tylko ja nie wiem, bo to czasami jest coś takiego, że w głowie może mu się coś zablokowało, że, bo wiesz, dlaczego te takie reakcje, to były takie reakcje, wiesz, no kurde, no dziwne, nie? I to takie to się dzieje w jakichś chwilach stresu. Ja myślę, że on powinien do jakiegoś psychologa iść pogadać z tym i, czy nawet, kurde, na hipnozę, ja chodzę na hipnozę, mega, mega zajebiście dużo daje rzeczy, w czymś takim, bo to, że on tam zaczął kopać i tak dalej, to, wiesz, to on tego nie robił pewnie specjalnie, on to za wszelką cenę chciał wygrać i już i jakieś miał takie odruchy instynktowne, dziwne. Więc myślę, że powinien nad tym podpracować, żeby to wszystko wyeliminować. Powinien zaleczyć tą kontuzję, przede wszystkim zrobić tą operację i niech wraca. Kurde, no przecież on jest ciekawym. O, jest ciekawą osobą, jeśli chodzi o Free Fighty, nie? No, fajnie się tam ogląda te jego walki, te wszystkie jego dymy. To jest spoko. Niech naprawi głowę, bo mi się wydaje, że tam właśnie skoro tak zaczął kopać i tak dalej, to coś tam było nie tak. Niech sobie to naprawi, niech zrobi sobie operację tego kolana i wraca. Dobra, to już takie ostatnie, najmocniejsze pytanie, o tym też gadaliśmy sobie trochę poza kamerami. Czy ty uważasz, że dojdzie kiedyś do tego twojego rewanżu jeszcze kolejnego z Jackiem Murańskim? I co ty sądzisz jeszcze, to jest właśnie pytanie, z kim? Ale no nie, no właśnie pytanie, co ty o tym sądzisz? Czy jeszcze Jacek wróci i jak wróci, to czy będzie jeszcze na przykład, czy chciałbyś z nim zawalczyć? I na przykład co sądzisz no właśnie o Łukaszu z Antyfaktów, który na przykład teraz, no, mimo wszystko, mimo tej tragedii, która była, no tak i tak nie odpuszcza. Ja myślałem, że zadasz pytanie o Tyburskiego, bo rozmawialiśmy o rewanżu z Tyburskim, a ty zadałaś... O Tyburskiego gadaliśmy już na tym, na wywiadzie. Okej, dobra. Co myślę? To tak, wiesz, no co on ma robić tak naprawdę? Jest jednym z najbardziej znanych w Polsce Free Fighterów, to dlaczego miałby to przestawać robić przez jakąś tragedię? To jest jego źródło jakichś tam zarobków. Według mnie, no niech walczy dalej, no co ma innego do roboty. Jeżeli chodzi o Antyfakty i tam rozkopywanie, kurde, no nie wiem, no mi się wydaje, że już ktoś nie żyje, to już nie powinno się o nim mówić, dać mu ten święty spokój, niech tam odpoczywa w tych zaświatach, a nie ciągle go wspominać i wypominać, i to jeszcze z takich najgorszych stron. Kurde, wszyscy, no wiadomo, też nie chcę tłumaczyć, wszyscy jesteśmy ludźmi, ale to już trochę, kurde, przesadza. Trochę przesadza według mnie. A co tam jeszcze pytałeś? Czy rewanż? Rewanż z Jackiem Murańskim. Kurczę, no ale to były dwie przegrane. Dwa razy nie pokazał nic. Na jakiej podstawie ten rewanż? Bo co? Bo tak ludzie by chcieli? No wiesz, tam była wtedy też kontuzja. Może kolejny raz, jak już Jacek byłby tak w 100% zdrowy. Może kiedyś jako taką trylogię. No ale zanim on już by się zaleczył, to on już jest stary przecież, kurde. To ja nie wiem, wiesz, to...
Kurde, no nie, no to jest bez sensu jak dla mnie. To nie ma w ogóle najmniejszego sensu. Wiadomo, że fajnie, bo to jest mega zasięgowa walka. Pewnie znowu jakieś duże pieniądze by za nią były. Ale ja nie widzę w tym żadnego sensu i takie marketingowego nawet. No bo przecież już to wszystko było. Tam nic nowego już nie dałoby się zrobić. Więc to byłby odgrzewany kotlet. A sportowo to w ogóle nie ma żadnego sensu. Raczej nie. Także już wiecie, widzowie, co i jak. Nie, bo ten, mówię. Q&A z pytaniami widzów, także dzięki. No i co? Widzimy się jutro. Trzymaj się. Do zobaczenia. Buziaki. Cześć.